Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem. Ani kroku wstecz, mówi w Sejmie Tusk, powtarza to Sienkiewicz, no to ani kroku wstecz. Barczek witamy Państwa w studiu wyborczym w środę, w środek tygodnia. Dzisiaj był taki dzień, który on się jeszcze nie skończył, więc jeszcze może się coś wydarzyć. Ale dzisiaj wydarzyło się znowu tyle, że właściwie pół roku mogłoby to wypełnić w newsach. Darek Ćwiklak z Newsweek, który jest moim gościem, dzisiaj próbował to wszystko zamknąć w jednym twecie. No i się nie udało. Nie udało się. Dobry wieczór, bo Dobry wieczór. nie płacę Ilonowi maskowi. W związku z tym mam możliwość pisania tylko tych takich. E, krótkich to tobie Ilon powinien płacić 500. Wiesz, on mnie wykorzystuje pewnie reklamowo w inny sposób, także czuję się, że tę pańszczyznę już mu jakoś tam odrabiam, obrabiam. Więc próbowałem to zmieścić w takim normalnym twecie i się okazało, że tam ileś rzeczy po pierwsze się nie zmieściło, a po drugie jak już napisałem tego tweeta około 18 to się wyszło jeszcze parę rzeczy. No, to tak, coś się w że natychmiast coś się pojawiło. Ja spróbuję, jeżeli jakoś sobie to zaznaczyłam, to nawet spróbuję Państwu przeczytać, bo jak się, jak się czyta coś takiego i to jest właśnie w jednym, w jednym twicie zebrane, to aż wygląda szokująco. Tylko właśnie nie, nie wiem, czy mi się uda, bo oczywiście wyszłam z domu i tu się na pewno już jakieś ustawienia pozmieniały. Ach, już wiem, po, ponieważ dopisywałam ci do twojego, do twojego tweeta dodatkowe wydarzenia, to może uda mi się w ten sposób coś, y, y, coś y, znaleźć. O, proszę, tutaj ktoś, słuchaj, a pani Magda y, mówi, że śledzi twoją twórczość od czasu Muppet Show. Państwo tego nie pamiętają, ale nie. Darek robił kiedyś, podkładał. Głosy z Sejmu pod to, co mówiły mapety. Naprawdę pasowało doskonale. Och, to było tak dawno, że parę tak, że już osób już maturę zdążyło od tego czasu, czasu, a jeszcze wtedy nie, nie istniały. nikt już w tej chwili nie, nie pamięta. Słuchaj, znalazłam. No więc tak. Właśnie, na godzinę 18 wyglądało to następująco: Przegrana PiS w sprawie votum nieufności dla Bartłomieja Sienkiewicza. No dodatek, Tusk rozjeżdża ich, ich z mównicy. Dyscyplinarki dla propagandystów z TVP, urlopy dla buntowników w prokuraturze krajowej, CBA zatrzymuje Piotra W. Roman Giertyk został, uwaga, koordynatorem rozliczeń PiS. To się będzie, to się będzie działo. No i ja tutaj, m.in. dopisz. Pisałam, że Kamiński na przymusowe karmienie. Maciej Lasek odwołał Radę Nadzorczą CPK. Tak, to było tak rano, że mi to umknęło. Tak, zupełnie. to było, było wcześniej. No, prezydent Duda kompromituje się po raz kolejny w Dawos. Kuratorzy, wszyscy kuratorzy dzisiaj wylecieli, proszę Państwa, ze, ze swoich stanowisk. No, to, no i jeszcze zarobki państwa kurskich. A, i zarobki państwa kurskich. kurskich i Klimków. Tak, i pana Klimka. <grymka> No, i ktoś napisał tutaj Nice Day. No to tylko tyle rzeczy się działo dzisiaj. Nawet mogliśmy coś, coś gdzieś pominąć, i tak się zastanawiam. Nie wiem, szkoda, że nie wzięłam jakiegoś kapelusza. Wylosowalibyśmy sobie tematy, które będziemy omawiać, ale Twój ulubiony temat dzisiejszy? Wiesz, to chyba, chyba to, co się działo w Sejmie. To tak, na no sali plenarnej. Tak, ja to nawet nie miałem zamiaru oglądać tego Sejmu, bo też trochę byłem dzisiaj w ruchu, ale. ale... Zacząłem słuchać w pracy i potem jadąc samochodem, no i muszę przyznać, że jak e, wyszedł Donald Tusk na mównicę i wygłosił to swoje przemówienie w obronie Bartłomieja Sienkiewicza, e, a zwłaszcza tam jedno takie zdanie, w którym mówił, że, e, że Bartłomiej Sienkiewicz napisał więcej ciekawych książek niż wnioskodawca zdołał w życiu przeczytać. Tak, to było to bardzo autentycznie ładne. jechaliśmy dość wąską uliczką z takim rowem. I, I tak się zaczęliśmy z żoną śmiać, że Omal nie wpadł. Cudownie. Było to, znaczy naprawdę, panie premierze, trzeba ostrzegać. Tak, tak. A no, i, by, by sam Sienkiewicz był bardzo dobry. Moim zdaniem krótkie, takie nawet momentami tak, lapidarne tak. to wystąpienie. Tak, bo on, pokazał, znaczy, on, on pokazał. właściwie, o co, o co chodziło w, w całej tej akcji z DVP. I on to wziął, rzeczywiście przyznaje, że wziął to na, na klatę że ktoś się może czepiać sposobu i tak dalej. Chodziło o to, żeby jak najszybciej ten propagandowy ściek, bo inaczej się tego nie dało nazwać, po prostu zamknąć, bo, bo, bo mieliśmy ile już? Prawie trzy miesiące po wyborach. Tak, 3, no, miesiąc od powołania rządów. Tak w i weekend. w zasadzie nic się nie zmieniało. Znaczy, <noise> znaczy nie, zmieniło się. TVP krytykowała rząd. <noise> no właśnie. Po raz pierwszy dość lat, ale to rzeczywiście no, każdy, każdy komu się przypadkiem, bo nie wierzę, żeby ktoś to z własnej woli oglądał no nie regularnie. Byli tacy, chociaż, byli, byli. No, ja dzisiaj oglądałam taką panią, która może ona opowiada, że ona płacze. Ona płacze codziennie. no ona... to ja widziałem ten to. to, to ona widać było, że czyta z kartki, bo. Nie. No jak? No przecież nie potrafiła niektórych. Słów nie, nie, ale to nie. ta, To widziałeś jakąś tym, inną wiesz. a To oni tam masowo płaczą niektórzy ludzie. No wiesz, po 8 latach yy, yy, uzależnienia, uzależnienia no. detoks może być mało, mało przyjemny. Tak. Ale, jest, ale jest niezbędny absolutnie niezbędny, jeżeli mamy się tutaj yy, jakoś porozumiewać. Yy, no, bo oczywiście ludzie mają różne poglądy. Tylko sztuka polega na tym, żeby je. Yy, artykułować jakoś w cywilizowany sposób, a nie w ten sposób, że jeżeli ktoś ma inne poglądy ode mnie, to należy go wdeptać ziemię i zaszczuć i, i doprowadzić do tego, żeby, nie wiem, no, choćby popełnił samobójstwo, bo takie rzeczy też ta, zdarzają. Tak. No właśnie, to co, to co, powiedział Bartłomiej Sienkiewicz na samym początku tego swojego występu, to były dosłownie dwa, trzy zdania, kiedy on powiedział, tu nie chodzi o, o media, a w tej, czy tam w tej sprawie nie chodzi o media. Tu chodzi o dwa nazwiska, Adamowicz i Felix, Paweł Adamowicz i Mikołaj Felix. i właściwie dla mnie to już było, już nic nie musiał dodawać, to, tak, to, 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 to właściwie zamknęło to, się wszystko w tym. To są takie dwa przypadki, które, znaczy, jak to się mówiło kiedyś, każdy sąd go uniewinni, znaczy, to, mam nadzieję, że, to, że to. kiedyś, jeżeli do, doszłoby do czegoś takiego, to to jest naprawdę, jeżeli zważymy te racje, to, to, to rzeczywiście można tylko tylko stanąć za, za Sienkiewiczem i no, on wie, że to ryzyko na siebie, tak, bo oczywiście prawnie można się go czepiać. Może Pewnie to było tak. być może lepiej zrobić, ale to, to jesteśmy mądrzy po, już po fakcie, jak to zawsze bywa. I już mamy pytanie, proszę pana, od na naszych widzów. Tak, nie tyle co pytanie, co Roberto y, pisze. Pominęliście cyrk z bratem Obajtka i wyłudzeniem posiadłości. A, bo to było wczoraj. A, a bo to było wczoraj. Ja myśmy tylko no. z dzisiaj pisali. I Dariusz Subański prosił, żeby przekazać, że z panem W. to może być pisowska intryga, bo jako pierwsi o aresztowaniu podali Karnowscy. O, No, Mogło być tak, a mogło, no, mogło być też mieć tak, że dobre mieć, tak, oni mogą mieć w CBA cały czas dobre źródła, no bo przecież tego nikt tej służby nie wyczyścił, tak, więc... E... Więc mogą mieć te dobre służby, ale swoją drogą pytanie do Kaczyńskiego. Piotr W został zatrzymany. Piotr W? Nie znam. Ale, to... a, 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 ale jaki Piotr wło? Ale potem Błaszczak, jak, za, jak przyznał nam wirnego drucha, dokładnie to samo. Powiedział. Tak, tak, tak. Piotr się... Wawrzyk? Nie znam, kto nie, to Nie znam, w ogóle, w ogóle nie, znam. nie znam. No co prawda później natychmiast ludzie powyciągali wspólne zdjęcia, nawet to był TikTok Wawrzyka tak, z tak, Kaczyńskim. tak. To było tak. pierwsze pojawienie się prezesa. Na TikToku. na TikToku, tak, i to Wawrzyk go wprowadził, więc nic nie dało się. Wyprzeć. No to przecież wystarczy 3 sekundy w Google, sam znalazłem zdjęcie, na którym stoją. E... Państwo Błasz... prezydentowstwo? To nie, nie to, to, swoim, to już wcześniej ktoś rzucił, ale jest takie zdjęcie z sali sejmowej, stoi Błaszcza, jest, tak, Kaczyński, tak, Wawrzyk, Perlecki, tak, 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 tak. na wypadek gdyby się wypierał. Tak. Także jest, jest, wszyscy, um... by, wszyscy tam się znali i by, no, umówmy się, Wawrzyk tuż przed wyborami został zczyszczony z listy wyborczej, a był jedynką, więc to nie tak. mogła być osoba nieznana prezesowi. No nie, no. No, to był wiceminister spraw zagranicznych. No? no więc właśnie, ale wracając do telewizji. No to, to co pierwsze, że tak powiem, nas dzisiaj trafiło, no to była lista, lista państwa komentatorów TVP, którzy ze swoje komentarze Znowu, to, dosta to wczoraj było? To wczoraj było, wczoraj no, wieczorem. Aczkolwiek oczywiście dzisiaj od rana się Tak, niosło, bo to wczoraj tak. to wczoraj później znaczy, wczoraj, wczoraj to zapowiadała Gazeta, że będzie miała dzisiaj czołówkę Wojtka Czarnowskiego, ale Poseł Brejza, zdaje się, postanowił troszeczkę zepsuć ten efekt. Tak, i wieczorem, gdzieś około dziewiątej, chyba, wrzucił tę listę. I stawkę, Niezależnych tym, i stawkę. komentatorów i stawkę. I tak. zwróć, zwróć uwagę, i zwróćcie Państwo uwagę, że wczoraj też była konferencja, rano była konferencja NIKU na temat spółek skarbu państwa, jak to wydawały bez pamiętania pieniądze na Marketing nie zawsze potrzebny na fundacje, przede wszystkim. Na, fundację, tak. na te fundacje tam padła zdaje się, liczba 680 milionów. T, chyba. To, to znaczy to jest I to tylko w 8... tych dziewięciu spółkach, które Dokładnie. zdołano skontrolować, bo niektóre się nie tam, dały skontrolować. Nie, więc... I nie dały się te największe skontrolować. To jest, to jest naprawdę gigantyczna suma. Dzisiaj słyszałem rano w TokFM. Em... Jedną ekspertkę, która mówi, no trochę współpracowała z fundacjami, i to jest tak, że zawsze tam są problemy z tym, żeby mieć pieniądze. Oczywiście. A fundacja, która ma pieniądze, leży jej na, na kontach kilkadziesiąt milionów i, i w zasadzie nic się z tym nie dzieje, albo idą na koszty zarządu, czyli czytaj na, na pensję, no to jest w ogóle absolutny ewenement. No i wiesz Więc... fundacja, która dostaje 25 milionów, 25 milionów i znikają A to z Funduszu Sprawiedliwości, tak? Yy, tak mówimy. A to Fundusz Tak, 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 Fundusz Sprawiedliwości. Ma, jedno, bo nie tych, rzeczywiście tych, jest, cec, to jest z których dojono, bo naprawdę mnóstwo. <laughs> tak, to krowa tylu nie ma gdzieś. <laughs> nie. <laughs> mutowana, co nie, to niesamowite jest. Bo oczywiście był i Fundusz Sprawiedliwości, takie te największe oczywiście. Fundusz Sprawiedliwości, właśnie te wszystkie fundacje. Polska Fundacja Narodowa, ja Polska cały czas fundacja. czekam. Narodowy, tak. e, cierpliwie, bo spraw jest dużo do załatwienia, ale bardzo czekam, kiedy e, minister Sienkiewicz, bo to też on formalnie nadzoruje, razem z prezydentem Trzaskowskim, nadzorują Polską Fundację Narodową, która, przypomnijmy, miała co roku dostawać chyba 50 milionów od Polski, a nie 180? Mm, no, Jakieś kosmiczne pieniądze. Kosmiczne pieniądze które trudno, takie sobie pieniądze, wyobrazić. o których nawet głowa nas rozboli, jak sobie zaczniemy je wyobrażać. Więc. E, i żeby jeszcze te pieniądze szły na jakieś zbożne cele sensowne, ale no najgłośniejszą na rzeczą jacht. był ten jacht, tak, który... Ciągle stał w porcie, bo mu się coś no tak. psuło, łamało i w ogóle do niczego się nie nadawało. Czy znaczy, To był pomysł na fantastyczne wakacje. dla Początkowo przecież miał Mateusz Huszniewicz, zdaje się, pływać tym jachtem, tak, potem to się zmieniło. Się. I rzeczywiście ten jacht potem zaczął startować w różnych regatach, tylko że właściwie nic z tego nie wynika. No, z tego, że pływa jacht pod nazwą I Love Poland. Kompletnie znaczy, komu to przyniosło jakąkolwiek chwałę, to ja nie wiem, ale komuś przyniosło grube pieniądze. No to na pewno, to na pewno. Więc no, na rozliczenie takich rzeczy jeszcze pewnie chwilę poczekamy, bo e, przypomnijmy, że Ministerstwo Kultury znaczy to, to jest ciekawe, taki niepozorny minister Gliński odpowiadał za gigantyczne pieniądze, bo pieniądze e, miliardy na TVP. E, to przecież jemu podlegało. E, Narodowy Instytut Wolności. Tak przypomnijmy, jest. jest takie cudo które zaj zajmowało się, najpierw to był taki pomysł, żeby zcentralizować w jednym miejscu całą kasę, która płynęła dla organizacji pozarządowych. Już było wiadomo, że jak zcentralizować w jednym miejscu, to, to znaczy, że dawać swoim. tak? tak I to prawdziwe organizacje pozarządowe dostały figę, a swoje organizacje dostawały krocie na, na różne projekty. To zresztą z tego, z tego funduszu i jeszcze z... Ministerstwo Edukacji był finansowany program Villa Plus słynny. to, to tak. jest właśnie to. E i o czym jeszcze zapomniałem fundusz sprawiedliwości to jest Ministerstwo sprawiedliwości ale jeszcze czekaj coś podlegało wow. ministerstwu kultury tak no jeszcze właśnie ta no fundacja narodowa tak ta fundacja tak tam, są... tam jeszcze wiesz no to, 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 to ta sprawa z kupnem, um, od czartoryskich damy um, no, z gronostajem no, to, to też imięta, przecież oczywiście. to to przecież 500 też było no z właśnie, podatków poszło poszło i to od takich tych jak pewnie tam było mnóstwo i te pieniądze znaczy też trudno sobie Wyobrazić, że można w, no, w Przecież Myślę o takim państwie. normalnym dofinansowaniu projektów kulturalnych, które. No, no, no bo one nie zostały szczególnie dofinansowane. Znaczy te, które miały dostać, to dostały. No, no to, te, które miały się. dostać, to dostały, to prawda. Ale znaczy. tak zrobię, zrobię skok bok. Słyszałem kiedyś. No chyba dwa tygodnie. Ten, miesiąc, ten, ten rząd istnieje miesiąc <laughs> naprawdę, stachnie. więc muszę sobie kalibrować, kiedy ja to słyszałem. Wydaje mi się, że jakieś dwa tygodnie temu y, panią minister Oku która y, nadzoruje sprawy senioralne, i ona opowiadała, że mają bardzo ciekawy pomysł, jak wykorzystać te zgromadzone właśnie w tym Narodowym Instytucie Wolności y, pieniądze, żeby właśnie stamtąd, ponieważ no, w budżecie wiadomo, jest dużo dziura. Ale w ten instytut ma przydzielone jakieś środki, więc być może zaczną dostawać pieniądze stamtąd takie NGOsy, które rzeczywiście zajmują się pomocą seniorom, jakimiś takimi programami, to miałby no pod warunkiem, sens, że te tak. pieniądze rzeczywiście nie pójdą tak naprawdę do głównego do głównej tej bazy, że tak powiem rządowej, bo, bo nie, rząd nie, one musi... już, są rozdzi... już są rozdzielone, już jest ten program tam i one ok. już są przydzielone, ale no, to komu je dać, to już no będzie tak, zależało już od, inna, inna od decyzji historia. ministrów i... Ale wiesz co, bo mnie się jeszcze przypomniała jedna rzecz, że załatwienie Polskiej Fundacji Narodowej mam, mam na myśli załatwienie w sensie rozliczenie jej. To otwiera drogę do likwidacji e, albo do przejęcia Krajowej Rady Radiofonii. No bo w końcu szefem Polskiej Kto Fundacji... To był pan oczywiście. Tak jest, był pan Świrski i pan Świrski teraz jest przewodniczącym e, e, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I to by sprawę, że tak powiem, mediów dopinało Sienkiewiczowi być może. <grym> tak, Więc... ja też, też o tym dzisiaj rano pomyślałem, że, że jeżeli ktoś chciałby się e, zabrać za odblokowanie Krajowej Rady czytaj przewodniczącego, to rzeczywiście należałoby pogrzebać w tym, jak on... Co tam, co tam właśnie wyczyniał przy tej Fundacji Narodowej. Bo to, to, to był jego pomysł rzeczywiście. On tam był chyba nawet, chyba nie był prezesem, albo wiceprezesem, albo nie, członkiem mnie zarządu. Nie, mi się wydaje, że on był prezesem przez pewien czas, no a może. potem tam się coś pozmieniało, bo on rzeczywiście tą no się duża... po prostu. To było chyba już za bardzo spektakularne, to co on wyczyniał z no tej to była taka bezpieczna posadka, na którą wielu e, miało ochotę. Jest. Pan Mateusz przysłał do nas super naklejkę i zadam nam też. Pytanie o Romana Giertycha. Po powołaniu pana Giertycha na pełnomocnika do spraw rozliczeń, zacząłem się zastanawiać, czy P.O. nie chce zagrać o uznanie PiS za um, zorganizowaną grupę przestępczą. Czy to jest możliwe? Szczerze mówiąc, nie wiem. Myślę, że nie chcieliby się w to bawić, bo to by byłoby dużą reakcję polityczną. By wywołało. Nie, to chyba nie ma. Łatwiej jest chyba zagrać na. Znaczy, tak naprawdę nic nie trzeba kombinować. No, trzeba wywlec te wszystkie rzeczy, uczciwie je rozliczyć. Uczciwy prokurator wieloma rzeczy, rzeczami, jak się zajmie, no to będzie materiału do pokazywania i naprawdę, no, media będą żyć jak królowie przez najbliższy rok, co najmniej. Tak mi się wydaje. Keeper of the Fate. No i zniknął mi. Napisał też do nas, oprócz tego, że wysłał nam super naklejkę, to wysłał też no, taką uwagę na temat Solidarności, że, że Solidarność mocno się postarzała i że to jak siadali do tych autokarów na manifestacje i wysiadali z autokarów na manifestacje w czwartek, to to już były, to już były dziadki. No, jakby związki zawodowe niespecjalnie młodych ludzi przyciągają. Zresztą. Nie, no związki zawodowe reprezentowały duży przemysł, a ten duży przemysł to u nas tak już średnio poza tym, że. Znaczy wydaje się, że jest rzeczywiście ten podział, solidarność, ta obecna, która cały czas podkreślam, nie ma wiele wspólnego, wspólnego z, z tamtą, z tamtą solidarnością, tak. poza logo i nazwą. E, raczej rzeczywiście grupuje, grupuje osoby starsze, a młodsze osoby raczej, raczej przystępują do tych związków. E, takich jak alternatywa. Jak, tak, e, takich nowoczesnych, tak, e, e, bardziej, bardziej lewicowych, bardziej związanych, lewicowych i bardziej zajmujących się rzeczywiście bardziej e, e, kwestiami <laughs> pracowniczymi niż e, romansem z rządem i kościołem. Pan Bartek podzielił się z nami super naklejką i słuchaj, wysłał do ciebie takie, taką, takie pytanie, bo pan Darek tak. Spokojnie potrafi mówić o tym Szambie. To jest wielka sztuka. Jak pan to robi? Lata praktyki. Tak, myśmy nie takie rzeczy oglądali. Znaczy nie, no takich rzeczy nie oglądamy. Nie, zaczynamy Wiesz co, no. Nie można się cały czas unosić, bo, bo człowiek w końcu odleci. No tak, bo, trzeba dbać o włosy, nerwy, a tak. poza tym im spokojniej się o pewnych rzeczach mówi, tym łatwiej trafić do odbiorcy i przekonać ze swoich racji. Tak. to Krzyczenie, znaczy, to krzyczenie to wyłącza, wyłącza odbiorcę od razu. I to jest no też, też nas od, od pewnej wiedzy odzina. żeby tak. opisać dobrze to wszystko, no to trzeba na, na spokojnie analizować na zimno. Tak spokojnie jest. na zimno. <laughs> tak jest. Pan Jacek wysłał do nas także super naklejkę i pan Michał, pan Michał napisał czarny liderem w walce o schedę po Kaczyńskim. podobno pozamiatał płaszczaka, prawda? Czy znaczy płaszczaka, czyli Błaszczaka i pani Ewa Stępień wysłała nam super naklejkę. Yy, yy. No dobra, to najpierw o tym o tym Błaszczaku, no myślę, że wśród wyborców PiSu, to, to tak to Czarnek się musi podobać z tą jego no butą, tak. tym chamstwem, znaczy, taką agresję. Przy tym kursie, który PiS obecnie obrał, czyli znaczy właściwie nie zmienił go. Czyli dalej jedziemy na ścianę i tak, Jeszcze i więcej by... tego samego, dzięki czemu przejechaliśmy. Dopalamy do jeszcze tę lokomotywkę. Ona znaczy, można takie... tylko przeklasnąć, proszę bardzo. Znaczy w sondażach już widać, że. Tak, że, że to nie, nie prowadzi do nikąd, tylko no, do, do jakiegoś takiego naprawdę już betonu w elektoracie. To tak, to, to, to Czarnek jest, to jest chyba ten człowiek, który. Tylko właśnie się zastanawiam, czy prezes nie będzie go chciał wystawić na prezydenta. A proszę bardzo. <laughs> A proszę bardzo. I równie to będzie... przyjemnie. Znaczy, nie no nie. To, no... Możemy mówić, nie wiem, no ile, no, o 25% tak realnie. No, tak myślę, znaczy czekam na te. Znaczy, to bardzo by się dziwił, bo, bo chyba nawet w tym elektoracie PiSu u to, to może budzić. Ja czekam na te wiesz, ja czekam na wyniki badań zrobione po tej sprawie z mediami, i tymi komentatorami, którzy dostali wali mhm. po 500 zł za każdą wypowiedź. Tak, bo... No bo, bo właśnie i, chyba nie skończyliśmy tego wypadku. Tak, wątku. bo zacząłem mówić o tym, że były te wielkie właśnie liczby, że te fundacje tak. dostały gigantyczne pieniądze. No i to rzeczywiście musi robić wrażenie. No 680 milionów, kurczę, no to są znaczy, naprawdę... przepraszam, tam było więcej, tam było a prawie... A ja mówię tylko o tym, co do fundacji poszło. Tak, no i to były te pieniądze, nad którymi nie było kontroli, a w tak. ogóle to był... By, by, nie, to, co w ogóle to, to, to było naprawdę... w ogóle prawie miliard, a w ogóle to chodzi o kilka miliardów. Tak, tak. Kilka miliardów złotych poszło P... Tak. Nieweryfikowalne, Ta. bo, bo na marketing no to najwyżej po prostu I to się jest To prywatna sprawa. Więc... więc duże pieniądze, ale w ogóle nie wzbudziło aż takiej irytacji, jak ta niewielka w sumie suma, znaczy niewielka, no pff, dla kogo niewielka, dla tego niewielka. Ale w porównaniu do, do tego 500 zł, 500 zł za komentarz, i to po prostu, to co się działo wieczorem no. na Twitterze, to naprawdę rzadko, rzadko się takie rzeczy widzi. I to, to są takie sprawy, które no, gdzieś ta szpileczka trafia tak, w samo ognisko bólu. Tak, tak, ale wiesz, bo to dlatego, że te 500 zł to jest Bo taka one są wyobrażalne. Dokładnie, tak. ogarnialna kwota, bo tam miliardy. I, i wiesz, jeszcze porównywalna. Znaczy, z, z tym, że wiesz, że każdy, tak. kto ma dziecko, dostaje 500 zł miesięcznie na to dziecko. I, A Państwo dostają um, tyle. I wiesz, i to było traktowane takie, że no, jakie to państwo jest szczodre? No, 500 zł dostajecie co miesiąc. A tu się nagle okazuje, że kolej za pokazanie swojej twarzy Na może z tą twarzą sekund. to przesadziłem. No tak. E, I wypowiedzenie jakiegoś bałwochwalczego komentarza w TVP, a to mówimy tylko o wiadomościach, bo przecież jeszcze tak, się snuli jeszcze po TVP Info non-stop. Uh, dwójce też występowali. E, i, I za coś takiego dostają pięć stów, a no przecież naprawdę dzięki paru osobom, e, tutaj e, pokłony dla internauty, który ukrywa się pod nickiem Flash, a jak sam wyznał w presie jest pracownikiem. Jeden z pracownikiem. Jednej zespołych skarbu, który zrobił po prostu rzecz genialną. Czyli zarchiwizowanie tego. wszystkich wiadomości, e, ocerowanie klatka po klatce, i on ma po prostu całą bazę tych pasków, wszystkich ludzi, którzy tam występowali, to jest. No on też liczył, ile razy się pojawia w Deutschland, Tak Tak, danym tak, tak. Bo on to wszystko tak on to no wszystko ma zocerowane, tak. po prostu, z, spisane w postaci tekstu. I oprócz tego jeszcze, to już jak chwalimy, to jeszcze jest drugi projekt, yy, czyli też wszystkie wydania wiadomości, yy, transkrypcje. Czy znaczy, tak. są pliki tekstowe, można sobie pliki tekstowe oraz pliki dialogowe, można sobie w razie czego podłożyć. E, I to wszystko jest dostępne i e, mam nadzieję, że może kiedyś jakiejś komisji śledczej się przydać. Myślę, Albo że się, prokuraturze. Myślę, że się zdecydowanie przyda, bo to są właśnie nasze pieniądze wydane. Że I to, nie, żeby... nie trzeba przesłuchiwać kilometrów, tak. godzin, taśm. Jest naprawdę jest wszystko przygotowane. A, tak, wszystko przygotowane, można sobie wyszukać. Myślę, że prokuratura może się Jest cała baza tak. danych, flash. Robi takie zestawienia od czterech lat co roku tych propagandystów, którzy się pojawiają, którzy mają najwięcej występów w TVP. Tak, tak. To jest wszystko pięknie ustawione na stronie. Można sobie filtrować To najwięcej razy powiedział po dacie, po nazwisku. Absolutnie genialne, polecam każdemu choćby dla zabawy, chociaż Pyt, też wydaje mi się, że, albo do, dla wkurzenia. Znaczy, że niektóre chce, organy będą miały z tego to. bardzo wygodne narzędzie kiedyś do, do sprawdzania tego, co tam się działo. Tak, bo, bo ci ludzie no, oni dostawali po, bo, przynajmniej po 500, ale to nie było jednorazowe 500. No nie no, przecież było 500, rekordzistą, tak. rekordzistą ever jest Adrian Stankowski z Gazety Polskiej Codziennie. Który wystąpił w tylko w wiadomościach mówimy, tylko w wiadomościach, bo one są najlepiej obrobione 771 razy. Przeczycie sobie to państwo razy 500 zł. No właśnie. 385 tysięcy liczyłem dzisiaj jeszcze 500. A dodam, że normalnie w telewizji nie płaci się za występy yy, 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 ekspertów, więc. Wiesz, TVP już też się nie płaci. No, te, dzisiaj Byłem wieczorem też i też nie. nic nie dostałem. W sobie nie upomniałeś się. <laughs> Nie wiesz co, nie umiesz zadbać o własne interesy. Nie, nawet, nawet wiesz co, myślałem, żeby zrobić takiego suchara, mm -hmm. że wiesz, wchodzę na antenę, o, gdzie moje 500 zł, ale stwierdziłem, że to już będzie taki obciach. Tak, bo oni w sumie muszą się wstydzić za nieswoje. No tak, tak. nie no, znaczy, przepraszali kilka dni temu y, tak. w rocznicy morderstwa Pawła Adamowicza. Tak. Przepraszali za, no, za poprzedników. Tak, ale, ale widzisz, no ci ludzie, którzy podżegali do tego, nie zostali rozliczeni wciąż, oni... No ale zostali zwolnieni dyscyplinarnie, no, choć A, tyle. To, ale to, to za chwilę do tego też przejdziemy, tylko tak, ja powiem, że pan Radosław nam wysłał super naklejkę i pisze tak, że Piotr W. Został, dostał zarzuty i został wypuszczony przez prokuraturę, prokuraturę Ziobry. A po co? Bo teraz nie będzie musiał odpowiadać przed komisją wizową. To jest gorzej, bo ten pan został wypuszczony przez tę prokurat znaczy, może ona też jest akurat ona ta... jest taka, no, Tak, nie wiadomo ona jest czy to jest na urlopie czy jeszcze nie. No więc właśnie i, i, y, 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 no, i rzeczywiście może nie będzie musiał zeznawać przed tą komisją, chociaż ja mam wrażenie, nie, że… Nie, chyba będzie musiał, bo już poseł, y, który to jest… Wiesz się, co, ale jański? jak jest, zeznaje się przed prokuraturą i prokuratura zastrzeże, że nie możesz rozmawiać o przesłuchaniach. Na przykład z nikim, no to przed komisją też nie będziesz mógł. Ale to nie Ale Może, być, czy, może nie? być zamknięte posiedzenie komisji. Może być. Tak, i może być wtedy, może być wtedy to, e, może być pan Wawrzyk Wysłuchany w tajemnicy. E, Julia miała pytanie. <ścoughs> Julia zgubiła tak. pytanie. <śoughs> 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 Mam. E, Pablo pyta, czy Czarnek odpowie za Willę plus? No, myślę, że hmm. tak. Czekamy na to z utęsknieniem. Jak się będzie prokuratora, a później to będziemy przypominać. No, oczywiście. Ja myślę, że tak. Znaczy, jak dzisiaj sobie patrzyłam, bo w Sejmie nie wiem, czy państwo oglądali ale w Sejmie państwo z PiSu postawili dwa plakaty z panami Wąsikiem i Kamińskim, takie sztywne kartony, i oni zajmują te ich miejsca Sejmowe. To ja spodziewam się wkrótce więcej plakatów. Kartoniada tej... taka, poważna. Taka będzie kartoniada, będzie taki właśnie, tam będzie taka milcząca część Sejmu. Bo myślę, że, że wielu tutaj się szykuje, na wielu panów i pani, na wiele pani prokuratura. Ja myślę, że tam chyba zaczyna świtać, że, że, że no zwłaszcza po tym liście z odbiciem prokuratury, które cały czas trwa, ale wydaje się, że Ee, że zmierza do jakiegoś szczęśliwego końca. Po dzisiejszym, znaczy uważam, że dzisiejsze wysłanie na przymusowy urlop <śmiech> zaległy. <śmiech> prokuratorów krajowych. A, tam nie wiem, tak, czy zwróciłeś tak. uwagę, bo tam, powiedzmy Państwu, kto, może ktoś nie, nie, nie słyszał jeszcze tego. Mianowicie jest oczywiście cały czas ten bunt prokuratorów z prokuratury krajowej, tych mianowanych przez Ziobrażeń że oni tutaj nigdzie nie wyjdą. I, I że będą walczyć do końca. No więc minister Bodnar, właściwie prokurator generalny, bo on jest z Zauważył, że w prokuraturze krajowej są nawisy urlopowe. Znaczy w każdej firmie to jest zmora, bo trzeba zawiązywać rezerwy tak, jakby ktoś i to obciąża wyjaśni. wynik firmy. No a już nie mówiąc o tym, że się łamie kodeks pracy, po prostu no, każdy ma te 30 dni, czy I tam 28. do końca stycznia chyba trzeba e, Tak, trzeba wykorzystać ten tak. urlop zaległy, a panowie mają niektórzy nawet po 150 dni urlopu, więc no, dostali po prostu polecenie pójść na urlop. Na dwa miesiące przynajmniej. Czyli na ten czas, kiedy tam pełniąc obowiązki, się pan Jacek Bilewicz robi porządki. A potem będzie konkurs na nowego prokuratora. Pan prezydent będzie mógł wyrazić swoją opinię, która prawdopodobnie nie będzie traktowana jako wiążąca, tak więc wszystko się w ten sposób będzie toczyło. Ale panowie stwierdzili, że no ale nie, no, zaraz, zaraz. tutaj Na urlopy to może wysyłać prokurator krajowy, którym jest pan Barski według nas, w związku z tym odwalcie się. Po czym dostali odpowiedź jeszcze wieczorem, że składali zaraz, zaraz, do... no, nie dalej jak w styczniu składali wnioski do prokuratora generalnego i... Sorry, Gregory, muszą się panowie Także ewakuować. Uważam, że Mogą jest, panowie się Tam jest, tam jest się. naprawdę gra w białych rękawiczkach, ale Mistrz. absolutnie bez pardonu. Znaczy, Bodnar wychodzi absolutnie <laughs> na mistrza. To jest Iron Man połączony z Supermanem, ubrany w Togę. Nie wiem, czy Tak, znaczy ja byłem, ja byłem w tej grupie, która twierdziła, że znaczy, że super fachowiec. Tak. w ogóle no pod tym względem w ogóle niczego nie można mu odmówić. Ale no, twardzielem to on raczej nie jest, a tu się okazuje, że to jest największy twardziel w tym rządzie, moim zdaniem, taki tylko, tylko taki wursy... właśnie nie pokazuje to tego po sobą. Tak, tak. on nie musi wyjść i krzyczeć na kogoś, tylko on po prostu jest uzbrojony w kodek i sorry, nie podskoczysz mi. No. <laughs> tak, tak, nawet na tym filmie, który nagrywał prokurator Fernand tak. trzęsącą się ręką, Bodnar zachował po prostu olimpijski spokój, do zobaczenia w poniedziałek. <laughs> Mistrz, mistrz naprawdę, naprawdę jest mistrzem, i myślę, że no kilka rzeczy jeszcze wyciągnie takich, że się bardzo mocno zdziwimy. Że... Znaczy, no, oni, oni po prostu, cała ta ekipa, no która właśnie, weszła, ekipa to są naprawdę, naprawdę dobrzy fachowcy, którzy tak jak pani pani wiceminister Eichhardt, która tak. była w grupie Wolne Sądy, no i. Co by i nie mówić, oni przez te osiem lat prawie zjedli Oczywiście. zęby na tym, żeby szukać słabych punktów w tym państwie pisowskim, no przecież parę spraw nawet na poziomie europejskim wygrali tak, z tymi sędziami, tak. także tutaj naprawdę ekipa Ziobry będzie się musiała jeszcze dużo nauczyć. A te, te pieniądze, ten Fundusz Sprawiedliwości to z kolei Zuzanna Rudzińska-Blusz tak. pilotuje i to ona zatrzymała na przykład wypływ pieniędzy do dyrektora Rydzyka, bo to trudno ojcem nazwać tego człowieka. Marcello Cruello pisze tak, jeszcze, jeszcze dwie sprawy, to znaczy skandaliczne słowa piosen, yy, przepraszam, posłanki Van heu, Heukelon, heukelon, tak, heukelon yy, do posłanki Felix, no i te pro prokuratorskie urlopy, rzeczywiście to jeżeli, znaczy ewidentnie ta pani musiała coś takiego powiedzieć, bo jak później wyszła na mównicę, już mówię o co chodzi. Chodzi o to, że w czasie dzisiejszej debaty, nie wiem, chyba oś o. Yy, kto? Bo to one szły ciągiem, tam. Hmm, chyba był. o Bosaku. Chyba o Bosaku. Tak. tak. Czyli o odwołaniu. To Właściwie w ogóle było... o tym też nie zauważyliśmy tego przecież. Tak, żeby... tak. Ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, bo to wyglądało tak, że zaczęła się debata o, o tym, czy odwołać wicemarszałka Bosaka z funkcji. Tak. I ze trzy osoby z pisu, które wyszły, mówiły się, cały czas, tak jakby w ogóle nie zauważyły, się zmienił temat. To w, w ogóle jeszcze było lepiej, bo posłanka Miliczanowska mówiła o wąsiku i. Kamińskim do Sienkiewicza, który nie jest ministrem spraw wewnętrznych już, tylko jest i nie jest ministrem sprawiedliwości, tylko jest ministrem, znaczy, ministrem kultury. By w ogóle się wszystko, jedno, wszystko się zlało, by już, ale no to co, co powiedziała ta pani Van Heukelon, czy Heikelon, bo to, to jakoś chyba z holenderska się czyta, ona miała powiedzieć do posłanki Felix, jakbym miała taką matkę, to bym popełniła samobójstwo. I to nawet, nie wiem czy widziałeś te zdjęcia, co zrobił minister Cieszyński. Tak. Tak. Znaczy Cieszyński zrobił coś takiego. Zrobił takiego facepalma klasycznego. takiego że... Ale takiego, aż, aż zaczerwienił się ze wstydu. Nawet on. Nawet on, dokładnie. Na co pani się wyrwała na mównicę i zaczęła mówić, a ja widziałem widziałam posłankę Felix która mówiła takie rzeczy, które nie przystąpi, nie przystąpi no, że posłowi. Tak jakby była pod, pod wpływem I, że czegoś. Właśnie nie zdziwię się. I wtedy, się, przytomnie, był... i wtedy tak. przytomnie Marszałek kołownia wyłączył jej mikrofon. Tak, bo ona y... zaczęła mówić, że jakby była pod wpływem jakichś środków Narkotycznych, od ten sposób się wypowiedział. Znaczy ta no, pani, e, ta pani e, jest. Tak, nie, ta pani nie. Tak, znaczy właściwie nie należałoby o niej w ogóle mówić, bo jak rozumiem jej pomysł na tę pierwszą kadencję w, w jako posłanki w Sejmie, miejmy nadzieję, że ostatnią. Sądzę po tym, jak się zachowuje, ale myślę, że może niestety tak nie być. No to jest po prostu skandalizować jak najbardziej, obrażać wszystkich i, i to kompletnie bez żadnej żenady, więc to w zasadzie chyba tyle powinniśmy powiedzieć, ale mam nadzieję tylko, że to się skończy w Komisji Etyki, bo. Całą sprawę zaczęła posłanka z PSL, posłanka Kłopotek, Żona, tak, tak, posła która, która po prostu wyszła oburzona na mównicy i mówi, że no, słyszała w obecności świadków i ma na to świadków, że, że ona coś takiego powiedziała i no, mam nadzieję, że cała ta sprawa znajdzie finał w Komisji Etyki przynajmniej, bo, no bo po prostu jest to coś niesmacznego, tak, tak. tylko delikatnie powiem. Pani Anna nam wysłała super naklejkę z, z żartem, o, opowiem może ten żart później już poza anteną, Pan Paweł też nam wysłał super naklejkę, bardzo dziękujemy, od razu sprawdzę czy jeszcze jest tutaj więcej super naklejek, ponieważ później znowu mi gdzieś uciekną. Pamperso, pan Perso, o taki taki nick. Ciekawe ile dostaną teraz w republice. Oj chyba myślę, że nic. Myślę, że może być nagły odpływ ekspertów. Myślę, że tak, że, że kultura płacenia może być nieco inna. Tak, bo tam pan jak on się nazywa ten nieszczęśliwy? Państwu? Sakiewicz? Sakiewicz tak jest, który potrafi nie płacić swoim ludziom i to Ale długimi miesiąc... Nie no, sobie nie to widać przecież nie. Pan Paweł wysłał super naklejkę, bardzo dziękuję. Serfisz i pyta, czy Tusk to nadal polityk czy już menadżer? Nie no, polityk, żaden polityk. menadżer by się tak nie zachował. Znaczy nie, nie mówiłby w ten sposób, nie, nie potrafiłby wykorzystywać pewnych. Takich niuansów politycznych, do tego, żeby no, skomponować na przykład fantastyczne przemówienie. Tak, i to właściwie on, on to buduje, no, no, w zasadzie nie miał dużo czasu, żeby się do tego przygotować, Tak. tak. bo te wszystkie informacje, znaczy myśmy je poznali w, wczoraj no, wieczorem. Rozumiem, wcześniej. że on mógł mieć je parę dni wcześniej, yy, ale, ale to, to rzeczywiście jest sztuka, żeby zbudować tak i, i też bazując na, na tych właśnie emocjach społecznych. Znaczy, on widział, co, co wczoraj się stało porzucenie tych informacji. To, I że to był i... ten strzał, który najbardziej zaboli. Także z jednej strony mamy tutaj. Pełny pełne frazesów, Bóg, honor, ojczyzna, a z drugiej strony wyciągamy łapy zapłaci, tak, to tak. honor ojczyzna też będzie. Tak, tak, tak to, to wszystko. Panie kierowniku, ja, ja mam wszystko, na, wszystko wyśpiewam. wyśpiewam tak. tak, 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 bo to z jednej strony peany na cześć władzy, tamtej władzy, a z drugiej strony no, no też ta czujnia, taka po prostu najobrzydliwsza z obrzydliwych na... Yy, na ówczesną opozycję I to ze... naprawdę było niesamowite, że to się powtarzało. No, w tych tak. twarzy było no, kilka nakrzysz. Kilka nakrzysz. tak. Ten pan, co był jednoosobową agencją tak, agencja informacyjna sam jeden. No słuchaj, Dobrze poinformowany. Dobrze poinformowany i dobrze opłacany. Tak jest. Pan Jacek wysłał nam także super naklejkę. Bardzo, bardzo jest nam miło, bardzo dziękujemy. Biegnę tu szybko na koniec, nie widzę, więc, więc podnoszę wyżej. Ale wiesz, to, to jest jednak niesamowity tupet, jaki ci ludzie mieli. Że właśnie opowiadali, jak oni to robią wszystko idowo, że tutaj walczymy o wolność mediów, okupujemy ten, te, to TVP, bo walczymy o wolność mediów, o wolność słowa, żeby każdy miał dostęp. Po czym się okazuje, że panowie muszkieterowie, że tak powiem, z TVP, czyli Adamczyk, Pereira i tam jeszcze dwóch, Tulicki i Tulicki, jeszcze, i jeszcze jakiś. jakiś zastępca Tulickiego, zostali zwolnieni dzisiaj dyscyplinarnie, bo próbowali wyłudzić po 300 tysięcy złotych. No, <grystanie> państwo. Po <grystanie> 300 tysięcy złotych, już zarobili, grube miliony. Ja myślę to na ponad banki. ja na, na. myślę, że oni tam się zaopatrzyli jeszcze swoją rodzinę na trzy pokolenia do przodu. Ale to my mówimy cały czas o ich podstawowym miejscu pracy. No jak tak, a tak. A bo oni jeszcze dorabiali w, w radiu. W radiu, tak. I to naprawdę były... Niezłe pieniądze, bo to też był taki poziom rzędu, no tam nie wiem, 20 tysięcy a, miesięcznie za, za gotowość to, do komentowania. To, to ludzie tyle nie zarabiają na podstawowej, w podstawowej pracy, a co dopiero na jakimś do, dorobku, tak na dorabianiu się dodatkowych. Yy, yy, to nie, no w ogóle to jest coś Ale Ja no? cały czas powtarzam, że jak ktoś był bardzo obrotny w tym środowisku i pod, potrafił się przyssać do odpowiednio dużej liczby tak, tych cycków, tak to naprawdę mógł bo tak weźmy takich braci karnowski żeby tak, daleko nie szukać tak nie szukajmy daleko mają e, tygodnik portal tak, Mają swoją telewizję zakładową, tak, którą tak. ogląda tam parę osób na krzyż, ale na to wszystko szły pieniądze ze spółek skarbu. Oczywiście. I naprawdę jak się oglądało te wszystkie gale Człowieka Wolności i tak dalej, gdzie no, znajdź tam kogoś innego niż członek rządu PiS, no, powodzenia, no może tam się zdarzyło raz, że chyba Nie. Orban dostał czy… A, no, no, w no, tym w sensie. No w tak, tym sensie, tak. 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 I, i, I prezes przyłemska. No, mało, ale tak. uważamy, no, ale uważam, że prezes Przyłębska jest, przepraszam, no, nie, niezależna. No ale, ale w sensie, że nie w rządzie, tylko tak, że nie że, że, że no, stanowisko. W Więc to wszystko tam był naprawdę przegląd wszystkich spółek skarbu, bo wszyscy... Spółki wy, skarbu tak, Państwa, typu. Fundacje Narodowe, myślę, fundacje, że też się dorzucały Do tego wszystkiego panowie nie mieli żadnej fundacji? No... Nie wiem, trzeba by zobaczyć do no to dostawali za komentarze, oni mieli sprawy. Ale mówię, że jak, jak jesteś taki. Ale na przykład do rzeczy. Przecież też była informacja no. dzisiaj, że panowie sobie założyli chyba ze dwie fundacje i też dostali tam ładne, ładne Z, pieniądze. Parę, parę, milionów, parę tak, milionów. Tak, tak. tak. No, znaczy... e, jak się było dość wystarczająco blisko, no to można było już postarać o ten Wille plus. No to już taki no. solidny prezent. Tak? Oczywiście. No i jeszcze na koniec te orzeszki w postaci 500 zł za komentarz. I to naprawdę mówimy o wąskim gronie osób, które no, się kręciły kilka, Kilkanaście osób, no może ze 20, może ze 25 no, na, na, na upartego. No dobra, niech to będzie 100 osób, ale nawet. oni naprawdę przepalali grube pieniądze, no, miliardy z tych spółek skarbu. No sama telewizja, przecież ona miała tylko i wyłącznie tego dofinansowania co roku państwowego. 4 miliardy prawie. Tak, plus reklamy, plus dofinansowanie z Krajowej Rady. Czyli, e, no czyli z... powiedzmy, że budżet telewizji no, ze 4 miliardy rocznie to musiał wynosić. No to a prostu... oni mają debet na 3 a Oni miliardy. mają. Tak, a oni czyli, mają w tym. Roku... Czyli tam 4 i te 3 na minusie, to znaczy, że to jest 7 miliardów rocznie przepalali. Znaczy jak widzę, jak widzę, jakie sumy szły, no to naprawdę się przestaje dziwić. Znaczy, bo to... Ja się dziwię, że oni Mówimy wszyscy. Tylko nie chodzili... Mówimy Wy... no tylko Mówimy tylko no o te, że oni we przecież... nie występowali w złotych garniturach i to naprawdę złotych, nie pomalowanych nazwisk. No, no, przepraszam, przypominam o kasyny Olechowskiej. A, przepraszam, pan Olechowski. Który notabene został doradcą jakiegoś szefa banku. No to chyba jakoś tak, z na, tak. Z na miesiąc chyba do, został. To rozumiem, że weźmie no, no, do za to ciężką ta, odprawę. Tak, do najbliższego walnego. Super. Seria się zacznie chyba w, w lutym, znaczy na przełomie stycznia i lutego, także jeszcze chwila. Ale w Mega tym, Marek, W tym w tym, ci, w, w tym przemówieniu Tusk też tak, to zaznaczył. Tak, zauważył pana Olchowskiego, także myślę, że możesz też pakować kuretkę. Tak, Jest pytanie. Jupka ma pytanie do nas. Anna się pyta: kto według was będzie zasiadał w Komisji Pegasusowej? To jutro tak, ma być. Proszę. A jakie są wasze. To już jest, słuchajcie, bo ta komisja Pegazusowa została wczoraj tak, uchwalona i już 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 już, już Członkowie z tej strony rządowej to już chyba są. I z na pewno też są, wiesz, bo... Ale tam były jakieś wątpliwości, bo chyba zdaje się, pana Wójcika chcieli wcisnąć, tak, on być, ale on... bo on ma być świadkiem, zdaje się, więc... On może być, tak, może być osobą, która o, powinna wsiadać po No stronie. Magdalena Sroka ma być przewodniczącą. No i to jest, zdaje się, Też jest spór dosyć, w tej tak, dosyć duży spór, więc to ona. A, popatrzmy, kto jeszcze, bo nie wszyscy, kto tu jest jeszcze... Tu, tu, tu nie. Tu jest... Marcin Bosacki, chyba. Marcin Bosacki, tak. Znaczy, komisja, Koalicja Obywatelska wolałaby, żeby Bosacki był szefem tej komisji, no ale to zdaje się, będzie, będzie jakiś taki mały spór, ale pewnie się dogadają. Poza tym będzie Joanna kluzik krostkowska i Witold Zębaczyński ze strony Komisji Koalicji Obywatelskiej. Lewica ma wystawić Tomasza Trele, Polska 2050, Pawła Śliza, takiego adwokata z Krakowa. I komisja, i pis. Sebastian Kaleta, Michał Wójcik, Janusz Cieszyński i Jacek Ozdoba. No na pewno pan Kaleta z panem Ozdobą będą krzyczeć. I pan Wójcik też. Yy, tak, ale wydaje mi się, że właśnie pan Kaleta i pan Wójcik mogą być tak, yy, dwaj, pożądani po drugiej stronie tego Tak, stołu. tak, tak. Dwaj pierwsi mogą jednak nie zostać zaakceptowani w głosowaniu. Powód: Kaleta i Wójcik byli pod podsekretarzami stanu tak. w resorcie Ziobry, gdy dokonywano zakupu Pegasusa. No to pewnie jeszcze jakiś czas sprzykaczy... się Pan Romanowski, albo właśnie, pamiętam, który z nich nadzorował Fundusz Sprawiedliwości, z którego poszedł. Przelew. Romanowski chyba. Chyba Romanowski. Chyba Romanowski, ja już sama nie wiem. No ale rozumiem, że. Pewnie mieli wiedzę o tym, na co, no, no, na co nie bo to jest 25 baniach. Chociaż chociaż pani minister, pani minister, pani poseł Sroka, która ma być szefową komisji, a była w koalicji wtedy z pisem w, w porozumieniu. No I o to właśnie i spór, ona tak. mówi tak, i ona mówi, że oni w ogóle nic nie wiedzieli o tym, że ten Pegasus jest kupiony, kupiony czyli to się odbywało po cichutku. Mhm. No ale ona nie była w ministerstwie, tylko była po to prostu. To też rację. No ale wiesz, gdyby, gdyby mieli taką informację, no to myślę, że Gowin by się podzielił ze swoimi, ze swoimi ludźmi, że wie, że, że taka. No tak, ale Gowin okupiona. też nie był w Ministerstwie Sprawiedliwości. No, jednak Kaleta był bliżej no, uchodźców. No, no, tak. no ale niż, ja myślę, że no, wiesz, no, na przykład Kamiński z Wąsikiem no, bez wątpienia mieli wiedzę na temat Pegazusa, bo no, go używali. Oczywiście. Chociaż byli w innym ministerstwie, tak? Swoją drogą. Ja naprawdę na ich miejscu nie wyrywałabym się tak na wolność, bo zna, za chwilę znowu trafią do więzienia. No ja, to, ja co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że oni będą. Znaczy, jeżeli nie oni, jeśli chodzi o Komisję Pegasusową, to kto? No właśnie. Pan Krzysztof wysłał nam super naklejkę i, i prosi, żebyśmy powrócili na chwilę na salę sejmową. Czy regulamin sejmu pozwala na rozmieszczenie transparentów? Chodzi o Kamińskiego i Wąsika. To dobre pytanie jest, ale tyle razy były te transparenty wywieszane w Sejmie, że znaczy to jest tak, że Straż Marszałkowska nie wejdzie po prostu do sali Sejmowej, jeżeli nie wezwie jej marszałek. Tak. Więc, więc z tego czy powodu. wydaje mi my... się, że tutaj chyba po prostu Szymon Hołownia uznał, że. No, chyba nikt nie no, To, jest... robią, tak, no. to, to jest nam to szkodzi. nieszkodliwy tak. happening w stosunku do tego, co mogłoby się wydarzyć. Dokładnie tak, gdyby tak, tak, pis tak. się bardzo uparł. Ale widać, że tam chyba też już nie ma pary do takiego No do ewidentnie, ewidentnie, nie ma pary, I, bo to wczoraj też, też było widać. To wczoraj było, czy dzisiaj, bo ja już się mylę. Wczoraj, wczoraj początek posiedzenia Sejmu. No i PiS wniósł uroczyście plakaty, zaczęło się tam śpiewanie hymnu. No i y, 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 potem okrzyki uwolnić posłów i z takim y, klaskaniem i waleniem pulpity. Tak. pulpity. To było dosyć śmieszne, bo później przeróbki w internecie naprawdę przeurocze. Co prawda, ktoś... A, wiem, Krzysiek Grabowski z Desertera mówił, że nie, tę piosenkę wszyscy dają, bo wszyscy dawali Rubika, a to ty, przecież to jest We Will Rock you. No, ale też widziałem to oczywiście. Ja to tak? tego nie widziałam. Tak, tak, tak. To więc, to więc była duża zabawa, tylko właśnie najdziwniejsze było to, że panowie darli się, skandowali, krzyczeli. Marszałek prosił, żeby się uspokoili, to oni jeszcze głośniej. Marszałek już zarządził 10 minut przerwy i po przeszło. przerwie przyszedł i, i po wszystkim było. Tak. To... I to był szok w sumie to znaczy. <kriczny> To było tak, to było niesamowite, bo mam wrażenie, że ta decyzja z poprzedniego tygodnia, żeby przenieść te obrady Sejmu na, na kolejny tydzień, trochę wyciągnęła dywanik spod stóp Pisowi, bo, bo oni rzeczywiście zakładali, że tam no, te obrady miały być też w czwartek, tak. że w czwartek wieczorem przyjedzie pod ten Sejm, gdzie tam, no tam tak, będzie głosowanie i tak dalej, yy. że, że przyjadą z Pałacu Prezydenckiego prosto, yy, yy, yy. Kamiński z wąsikiem na tę manifestację i tutaj Policja będzie ich próbować aresztować, tłum się rzuci, no, że będą się działy dantejskie sceny. E, łącznie z tym, że ktoś w rogach Bizana powiedział, że. No oczywiście, na, na Sejm. Powie tak, że pójdziemy do Sejmu, będziemy odbijać miejsca kamienickie. Mam myśli, że... wrażenie, że chyba nawet nie wierzyli, że, 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 że policja się zdecyduje ustawić z powrotem barierki wokół Sejmu. Że... Ja myślałem, że oni, wiesz, co te barierki wykorzystają, że będzie tak, nie. <laughs> zdjęliście barierki, a no musicie nie, wystąpić, to to... muszą być znowu. Nawet w to nie poszło. Znaczy, znaczy by, była wo... taka narracja, ale, tak... ale mam wrażenie, że oni liczyli na to, że, no, że hołownia postawi sobie za punkt honoru, tak. żeby tych barierek nie było jednak. E, a tu po prostu rozstawiono barierki na jeden dzień są zwinięto potrzebne, i, ty... i tyle. No, są tak barierki. jak to powinno dziać. No. Tak, inaczej oni w ogóle jakoś tego swojego marszu, czy tam wiecu, czy czego, jak to, jak to by nazwać, oni nawet tego nie wykorzystują. To jest przedziwne. No tak, no z... nic, ludzie przyjechali, nic. wyjechali i tyle. I, no. I... I teraz stoją pod więzieniami, prawie nikt ich nie pokazuje. No rozumiem, no, bo że to można, Republika, no. bo ile można. No, tak, ale... Wczoraj podobno prezes był pod jednym z więzień. Był w Radomiu chyba, chyba. Tak. No właśnie, bo jechał do Częstochowy nam za mamę. Bo to, <laughs> A, no to po drodze. To, to dlatego tam był. Znaczy po drodze to może nie do końca, no ale... Podobno coś wygłosił, ale ja nawet nie oglądałam. Ale to chyba się. było, zdaje się, standardowe przemówienie, że zła Unia i tak dalej. I, i że Niemcy. więźniowie polityczni... No tak. gorzej, wiesz, gorzej, że y, pan prezydent dzisiaj w Dawos też y, nagabywał różne osoby i y, po prostu chwalił się publicznie, że no, no, swoją ignorancją y, straszliwą, bo y, spotkał się z komisarz Jurową, y, czyli komisarz do spraw y, praworządności, i przekonywał ją, że właśnie w Polsce są więźniowie polityczni, że coś z tym trzeba zrobić, na co pani komisarz dyplomatycznym językiem powiedziałem, że Komisja Europejska nie zajmuje się takimi Indywidualnym indywidualnymi sprawami. przypadkami, czyli chłopie weź wytrzeźwiej. No. E, natomiast, no tam jeszcze potem publicznie na jakiejś konferencji takiej zaimprowizowanej tak, tak, powtarzał, tak, tak. że każdemu tutaj mówi, że w Polsce mamy więźniów politycznych. Znaczy, no, na takim forum, znaczy naprawdę, tam znaczy przyjeżdżają ludzie, którzy wiedzą, są kim są więźniowie polityczni. Głupka, tak, no, tak, że, jako, więc pan to... prezydent jak zawsze je przekroczył, mówiąc szczerze. A opowiadanie o tym, że oni są więźniami politycznymi, co oni są biedni i jakie ich żony są biedne. Dla wszystkich tych, którzy uważają, że oni sobie, i polecam naprawdę dzisiaj wywiad z Panem Kwaśniakiem A, tak. w tvn 24 I wtedy się Państwo dowiedzą, co panowie szlachetni bojownicy o, o, z, z korupcją zrobili z człowiekiem, który rzeczywiście walczył z korupcją, który prawie zginął z tego powodu. I Tylko, że jak próbował to walczyć prowadzono? z korupcją, która była przytulona dziwnie do pisu. akurat była do pisu mhm. przyklejona, w związku z tym został pobity w sposób prze, przeraźliwy, no i niestety jego żona nie wytrzymał. Trzymała tego, tego napięcia i bo, no, tak zniszczony jej organizm, że kobieta y, zmarła dwa lata temu. Więc opowiadanie o tym, że pani, któraś tam, nie wiem, Wąsikowa, która nie potrafi odkręcić termostatu, nawet niech będzie, że to jest pompa ciepła, której nie potrafi obsłużyć, no naprawdę, no to poprosi sąsiada i jej pomoże. Żenujące są te, te, te tłumaczenia nie, nie, i te opowieści. Cały ten spektakl, no. A jeszcze nie wiem, czy widziałaś, wieczorem włączył się episkopat. Tak. Tak, tak. I mamy też o to pytanie. To, to, to zaraz Ci zadam pytanie o ten episkopat, bo jeszcze tutaj Benny ben D, który przysłał nam naklejeczkę, pyta, czy Pinokia jest najbardziej przestrasz przestraszony rozliczeniami? To on chyba wszystko podpisywał przy wyborach kopertowych. Chyba najgłośniej krzyczy na X Ie. <laughs> y, powiem szczerze, że ja sobie zablokowałam pana Morawieckiego na Iksie, bo stwierdziłam, że nie jestem w stanie go znosić. Znaczy, oglądałam go wtedy. I to już było ponad moje siły. Boże, krzyczy. Wiem, że zaoferował, że on chętnie zostanie przewodniczącym PiSu kiedyś. <grym> Bardzo mnie to ubawiło. No, czy jest przestraszony? Ja myślę, że powinien być. Ja myślę, że tak, bo to rzeczywiście to jego podpisy są wszędzie tam. Chociaż cała ta akcja marketingowa, żeby nam mówić, że 70 milionów to jest jeden sasim. Była rzeczywiście sprytna. I, Bardzo. I, a, ale Sasień się okazał chyba jeszcze sprytniejszy i niczego nie podpisywał. Chociaż no, miał nadzór nad, nad pocztą jednak mimo wszystko. No więc... miał, ale on nie, no, nie podpisał jednak tych dokumentów. Znaczy, te, te wydrukowanie tych kart do głosowania i no, uruchomienie jakby poczty, no to z, zrobił na zlecenie, na zlecenie Morawieckiego. Zresztą. Ciekawy jest też wątek w tych przesłuchaniach właśnie przed Komisją Śledczą, kiedy Gowin powiedział, że Morawiecki doskonale sobie zdawał, że tych wyborów nie będzie, mm -hmm. że on ich się nie da zorganizować. A mimo to 70 milionów, przecież to nie jego, nie? No tak, tak. To było takie budowanie rzeczywistości takiej tak, no dla prostu... prezesa. No, no dobra, no prezes chce, żeby By były Lenin te wybory tak. To zróbmy coś, pokażmy, że działamy, a potem tak się to a potem wytwory i tak się nie odbyły. Czy prezydent może łaskawić Wąsika i Kamińskiego na, na etapie występowania przed komisją? Śledczą może, tak? bo oni i tak czy będą ułaskawieni, czy nie, przed tą komisją muszą się stawić. Jeżeli nie chcą płacić, no, tam dosyć duże są te, te kary za niestawienie się te administracyjne. Tam są trzy, mm -hmm. one narastają. Czy, czy, no, także to, to bez znaczenia, czy oni zostaną ułaskawieni, czy nie, ale dziękujemy za super naklejkę. Prezydent może wszystko oczywiście, tylko no, woli tak. zrobić. W każdej chwili może łaskawić, tylko woli udawać, że, no, że, że nie ma takich mocy, a ma. A jeżeli się okaże, że rzeczywiście, bo tak jak nakazał dzisiaj rząd, y, sąd, hmm. sąd w Radomiu, y, y, będzie pan Kamiński karmiony sądą, no to może to będzie ten moment, kiedy prezydent uzna, że no jednak, y, y, jednak trzeba... Y. To chyba trochę zależy od tego, co, co mu każe pan prezes. No tak, to prawda. Bo jak sobie skalkuluje, że bardziej opłaca się mieć cały czas jednak tych więźniów, się opłaca, to... więźniów politycznych no. e, i, i robić wokół tego zadymę, to trochę też zależy od tego, jak, jak to będzie relacjonowane, bo jeżeli rzeczywiście no, oni będą tam jeździć pod te więzienia, a tam pies z nogą się nie pofotoguje. No słuchaj, no jak 60% ludzi mówi, znaczy to będzie... ale oni powinni siedzieć, no więc o czym wy no, mówimy? Tak, no? tak, tu nie ma tej emocji no, społecznej. No dokładnie, to, to w ogóle nikt się tym nie przejmuje poza tak samo, tak poza samo jak Kaczyńskim, z telewizją, wie, a wiesz, oni tam przecież zasadzali, że tutaj ta, będą nocować, ta cały cały pistam pojechał w pierwszej nocy. No to czekali, aż wyjdą, i wtedy weszli. A oni się dzieli, tam dyżury robili w święta, chodzili z Karimatą. Wigilia była. Wigilia z jakimiś, no tak, Pereira im usługiwał, tak, bo on i sałatki. I w ogóle co tam się nie działo, po czym wszyscy grzecznie wyszli. Tak. Ale rzeczy zabawnych, nie wiem, czy widziałeś, to też na, na, na moim ulubionym tweak znalazłam. Na którym z chińskich tych portali sprzedażowych można kupić sobie figurkę Michała Adamczyka, To z takimi uniesionymi rękami, <grym <grym że ewidentnie to, to, to jak ten z, z okna, co tam machał. No za 25 zł, jakby ktoś chciał super. sobie kupić taką figurkę. A są ubranka takie na przykład, że można go zapiezać? Za Słuchaj, no nie Ma taką po pozę papieską. Ma pozę papieską, jest w kurtce, <grym <grym ale myślę, że na to, taką komeszkę, że tak powiem, można by było założyć. I, i ornacik tutaj na głowę coś. Ja, jaki kraj, taki ken. Tak. Bingo. Można spokojnie, myślę, że na przykład jakaś mama mogłaby komuś uszyć takie wdzianko papieskie <śm> dla Michała Adamczyka. I to nie ten Michał Adamczyk, tylko ten z telewizji publicznej. So ja myślę, że jak, wiesz, Sakiewicz wpadnie na pomysł, że można na tym zarobić... Zrobić to, biznes, to będą to Michały i będą w każdym, w każdym możliwym miejscu będą do kupienia. Tomas, który wysłał nam super naklejkę, na pyta retorycznie, ale uznał, że i tak zada to pytanie. Czy jest możliwa inicjatywa obywatelska postawienia polityka przed Trybunałem Stanu? Nie ma. Nie. nie, to Sejm musi się To musi ogarnąć. tak, to musi Sejm. Tam są różne liczby podpisów, które trzeba zebrać pod no, różnymi stanowiskami, tak. Ale obywatele mogą przecież pisać petycje do posłów mogą i, i naciskać, petycje. żeby. Mogą też napisać projekt ustawy o zmianę właśnie ustawy o Trybunale Stanu i domagać się tego, żeby, żeby mieli prawo no, wskazywać. Ale to nie wiem, czy to nie wymaga zmiany konstytucji. Chyba. No może wymagać. Może, komfortu, może być tak. Trzeba poczekać na y, przyspieszone wybory. Nie wiem, czy PiS pójdzie na przyspieszone wybory, bo ja chyba też nie dokończyłam tego wątku. Ja naprawdę czekam na pierwszy sondaż, który ukaże się po tych, mhm. po tych informacjach tak, o tak. 500 zł dla komentatorów PiSowskich. Tak, bo już te są, cztery chyba sondaże były, które pokazują, że no, to, dla że ta, to nie idzie w dobrą jeden, stronę. Znaczy, jeden był taki, że nadal byli na pierwszym miejscu, to był chyba i ale Cebos był w. W zeszłym. Nie, co, było z weekend, z CeBos, Cebos można się było śmiać, tak jak się śmieliśmy przez 8 ale lat, że, to było ciekawe, że. że się zrównali nagle. Tak, że się zrównali, natomiast. Ale nie wiem, czy pamiętasz, tuż przed wyborami, tak chyba z miesiąc czy ze dwa, był taki sondaż który w Cebosie, że było łeb w łeb. I... Ale to było przed tymi wyborami? Tak, bo ja nie pamiętam. Tak, to było przed wyborami. Była z tego duża zadema, bo nagle zniknął ten sondaż, potem Ach, się znowu tak, pojawił. Oczywiście. Tak, 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 tak. było. Ale wiesz, co się Cybosowi udało? Oni y, prognozowali y, y, frekwencję na 84%. No, troszkę przestrzelili, ale jako jedyni wskazywali, mhm. że frekwencja będzie duża, więc y, no, taka do końca beznadziejna ta sondażownia nie jest. Nie, nie, ale to wiesz. Gdyby to był jeden ich sondaż, że się zrównało, to, to można by się tak, pośmiać, że tak, 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 nowa ale władza, to, nowe porządki. Ale, ale tych nie... sondaży było jeszcze oprócz tego chyba ze trzy. No, I by... we wszystkich były bardzo porównywalne wyniki, tam z niewielkim odchyleniem. I we wszystkich wychodzi właściwie, że gdyby teraz zrobić wybory, jakkolwiek przyspieszone, to, yy, no to w zasadzie ta koalicja demokratyczna ociera się o taką większość, która pozwala odrzucać weta ten... prezydenta, więc. Yy, Proszę no, bardzo, no, to... zachęcamy BIS do, do, do dalszej obstrukcji. Właśnie, zobaczymy, co się będzie działo. O, pan Krzysztof przyszedł nam super naglejkę. Z tym takim przyjemnym żarcikiem, że jeżeli polityk jest więźniem politycznym, to znaczy, że hydraulik jest więźniem hydraulicznym. No tak, to nawet nam Michał Żebrowski pokazał w swoim takim ewidentnie spontanicznym występie, bo słychać było rodzinę, która tak. tam żyje i dzieci krzyczące mama. Michał, Michał Żebrowski nagrał, wcielił się w pana prezydenta. Bardzo dobrze mu poszło, może być prezydentem. Czekaj, co byśmy jeszcze mogli. Poczekaj, bo coś, coś na pewno ominęliśmy z tych wszystkich wydarzeń, A, bo zaczęliśmy mówić o tym episkopacie, który tak. napisał list do, no właśnie do, do, do Wąsika no, i do to była taka jego. oferta? Nie, nie to była taka oferta, że oni mogą być. Prezydenta, że mogą być że Arcybiskup Gondecki, że może być taki, negocjatorem tak, tak, między tak. Bodnarem a, a, prezyd jak a prezydentem? No chyba tak. No, no bo to prezydent no, ostatecznie to... musi podjąć tak, decyzję tak, tak. O, o tym, czy. No ja bym chciała to zobaczyć, łasko. jak przekonują ministra Bodnara do czegokolwiek. Jak e, tak, Boda... to to mogłoby być bardzo <laughs> ciekawe, bardzo ciekawe, jak on są z tym z takim swoim <laughs> dobrotliwym wyrazem tak, tak, twarzy. Tak, tak. tak, tak dziękuję, tak, super, ale jest. i powie, e, rozstańmy się w bardzo, pokoju. <laughs> bardzo elegancko zapraszam do wyjścia. <laughs> Widzimy się w poniedziałek. Widzimy się w poniedziałek, <laughs> <laughs> dokładnie tak. Więc. E... Nie, nie, no widać, znaczy nie wiem, co tam komuś strzeliło w tym episkopacie do głowy, ale jak to ktoś skomentował, że chyba jeszcze za bardzo tłoczna jest w kościołach. Yy, no to też już chyba niedługo, <laughs> wiesz, to, to też myślę, że nie, to, to nie potrwa, nie potrwa długo. Yy, pan Robert wysłał nam super naklejkę. I a to jest też ciekawa koncepcja, tylko ja właśnie nie wiem, bo to się czasem pojawia u nas, ale ja mam wrażenie, że nie ma takich przepisów, to znaczy projekt o, o impeachment prezydenta. Ale u nas nie ma tych przepisów o impeachment. To Trzeba było nową ustawę napisać, a niestety Chyba Duda tak. na pewno jej nie podpisze. <laughs> na wszelki sam się ułaskawił. <laughs> no właśnie, jeszcze przed impeachmentem. Tak. To w końcu uważam, że w ogóle to do łez mnie doprowadza to, jak on podchwycił od mastalerka, że on książkowo ułaskawił podręcznikowo. Tak, podręcznikowo. Ułaskawił Kamińskiego z wąsikiem. I powołuje się na podręcznik, którego autor mówi: Nie, nie, ja tego tak nie napisałem. To nie o to chodziło. Tak, tak, bo państwo nie doczytali na następnej stronie. Las krzyży. Tak, ale nie podręcznikowo, łaskawiłem. I uparł się na to i powtarza po tym ma co. Ale to jest widać widać tutaj taką tę ich dawną szkołę propagandy, że powtarzać, powtarzać do znudzenia, tak jak w tym dzisiejszym przemówieniu Mariusza Błaszczaka. Eee, pułkownik Sienkiewicz? Pu tak, pułkownik służb specjalnych Sienkiewicz. To po, tak. po prostu było powtarzane tyle I razy. I oni to cały czas też powtarzają w ogóle że, No, że każdy już miał. I rozumiem, że to miało być takie strasznie to... obrzydzające, bo y, tak, służb wiesz, specjalnych, czyli fezbek chcesz... po prostu. Tak, ale jak chcesz y, zasiać w kimś taką, takie przekonanie, że to jest coś nie halo, to nie powtarzasz tego co drugie zdanie, tylko robisz to, nie wiem, na początku, na końcu. Na przykład, a nie Subtelnie, sztucznie drzucasz po prostu każdy... To jest taki. <noise> Nie, pułkownik Służb Specjalnych Sienkiewicz. I to po prostu co drugie zdanie, no to jest... I by pułkownik Sienkiewicz bardzo grzecznie wytłumaczył, że on jest dumny że z tego, z tego dumny, że, tak. że budował wolną Polskę i to już właściwie jest koniec. No. Tak, 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 bo to jest, no, wszyscy wymawiają mu, że, że to jest coś strasznego. On mówi, nie no, nie no proszę Państwa, no, to, czego tak. ja mam się wstydzić. No dokładnie, no, no nie był SB-kiem, co próbują panowie nam wmówić, tylko był... Człowiekiem, który zakładał Urząd Ochrony Państwa, by pracował w tych służbach, które broniły nas wywiadowczo, więc tak samo jak często naszym ekspertem jest pan Niemczyk. Piotr Niemczyk. Tak, Piotr Niemczyk, który też jest właśnie ze Starego Łopu, jak Gromosław Czempiński był ze Starego Łopu, generał, więc no, ludzie, którzy nie mają się Ach. czego wstydzić, tak? I oni nagle jadą po tym biednym. Bo tym biednym Sienkiewiczu. Ale oni mają uraz, bo szafa lesiaka, bo te rzeczy. No tak, ja wiem, no ja wiem. Naprawdę wiele wspomnień trzeba by było wyciągnąć. Lisek, który wysłał do nas super naklejkę, pisze, że ma nadzieję, że nie zmęczą społeczeństwa tymi aferami. A ja mam wrażenie, że społeczeństwo hmm. się rozgrzewa. Myślę, że tak. Znaczy wszyscy. Którzy głosowali tak tłumnie. Mam wrażenie, że duża, duża część po prostu oczekiwała uczciwego rozliczenia tych 8 lat, bo gołym okiem było widać, że dzieje się źle, że przekręty już są takie, że to naprawdę wszystkie media, niezależne oczywiście oprócz tych prawicowych, trąbią o tym na prawo i lewo, i w normalnym kraju, no to prokuratura choćby z urzędu powinna wszcząć śledztwa. To się okazywało, że nawet już jak coś było tak głośne, że trzeba było wszcząć to śledztwo, bo już inaczej się nie dało, to nagle gdzieś tam po paru tygodniach, miesiącach, znikało, tak, znikało. Dopytał, A w sprawie wyborów kopertowych to przecież w ciągu chyba godziny to śledztwo zostało no, umorzone. Na, nawet chyba krócej, tak? I to później Ewa Wrzosek została wysłana w karną tak. delegację 600 kilometrów od domu, zdaje się. Tak, I, tak. I właściwie została zdegradowana, zawieszona i, i wszystkie możliwe... No więc gołym okiem było widać, że, że ten układ, którego tak Prezes Kaczyński szukał, to on miał na własne zawołanie. Absolutnie, sam sobie go zbudował. No bo to jest ta słynna, to też padło w przemówieniu Tuska, tak. a to jest cytat akurat moim zdaniem z Józefa Monety na Twitterze, który po prostu powtarza za każdym razem, że jeżeli. Pis komuś coś zarzuca, to znaczy, to, że, że sam, sam tak to robi. robi. Tak, ale, co? ale to jest ta metoda putinowska. Zobacz, no, Putin różne rzeczy właśnie zarzuca różnym osobom, no w tej chwili głównie Ukraińcom, i dokładnie to, to, to robi. Tak. I dokładnie jest to samo z pisem. I obawiam się, że Trump pewnie ma tak, tego, tego typu też, też historię. Swoją drogą, a propos Trumpa, czy widziałeś pana Dominika Tarczyńskiego z flagą? Tak, ale z którą flagą? Bo ja już widziałem no go z No nie, tą oryginalną, tą nie oryginalną, którą gdzieś... spapugował po Trumpie. A później już widziałam po, go z Trumpa, A potem to, to już, potem to już poszło. Z bratą Szydło go z widziałem. Szydło. <laughs> Dominik Tarczyński postanowił, proszę Państwa, zrobić sobie romantyczne zdjęcie z flagą. I tak zbliża się do tej flagi, tu ją podbiera, że tak powiem, jak kobietę ten dziubek wysuwa. Coś obrzydliwego. No, okazało się, że chwilę wcześniej tego typu zdjęcie zrobił sobie Donald Trump, a pan Dominik jest najwyraźniej. No udziela się przyszłości. Tak, się, jest, i... jest wielbicielem, Donald Trumpa. czy przeczytam. Pan Krzysztof, kiedy nastąpi rozdzielenie kościoła od państwa. To, to zaraz porozmawiamy o tym. No i pan Dominik właśnie Tarczyński, co, co zastanawiam się, czy, 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 czy coś obrzydliwszego, czy obrzydliwsza postać oprócz niego i pana Mateckiego może być. To prawda, zapomniałam. Nie, gdzieś. no. Jest trochę tak. Jest, masz rację, zapomniałam. Chciałam dobrąć właśnie do Mateckiego, bo nie powiedzieliśmy o tym, że wśród tych osób, które brały miliony Ach, tak, no. z fundacji spółek i Bóg Wieczego, był pan Matecki, czyli pan, który. Szczuł na panią posłankę Felix, który szczu na Mikołaja Felixa, który jest współwinny no śmierci tego dzieciaka. Generalnie Ta, taki ninja. prawda? No, no on po, był, zdaje się, w ogóle twórcą, opiekunem, nie wiem, farmy trolli, która po prostu wysyła nienawistne smsy, wpisy do no, społeczności UB. On też. Zdaje się, że ta, ta Kastaws, która była w ministerstwie, co to Piebiak był i tak dalej, to on też tam pod z nimi współpracował. No w Tego rzeczy, już nie pamiętam. Bo... Ja już też nie pamiętam, bo to było dawno. Człowiek wziął, słuchajcie, 15 milionów? Znaczy, na razie wiemy, że wziął 15 milionów. Z, za to, że robił takie rzeczy. 15 milionów i chodzi z bezczelnym uśmieszkiem po Sejmie i posłanka Felix jest w tym samym Sejmie razem z nim. No Myślę, że musi przeżywać straszne rzeczy. Tak, to jest, to jest jedna z e, takich straszniejszych rzeczy, rzeczywiście, że e, nie dość, że panią Felix dotknęła no, ta, ta ogromna tragedia. To, to się nie skończyło wtedy, tak. wcale Katia wtedy, i tylko wręcz są tak. W jednym miejscu I patrzą sobie w oczy. Tak, to i, i, i wręcz ona to, to, co opowiadała chyba tydzień temu czy dwa tygodnie temu, miała taką przejmującą serię wpisów tak. na, na Twitterze, że to właściwie się w ogóle nie skończyło. Że ona nie dość, że przeżywała no, straszne rzeczy, że mogła zidentyfikować tak. ciało syna dopiero po iluś tam tygodniach. Mniej w miesiącach chyba, tak? Było. Tak, tak, tak. To, to jeszcze cały czas była nękana i chyba jest nadal nękana i, i, i prokuratura nie dała jej wglądów w akta. Całe. Nie dała, no bo... wiesz, wezwała jej córkę na tak, przesłuchanie tak, tak. i przepytywała znaczy to są, ją. To są o to, czy rzeczy, rzeczy aborcję. No po w ogóle nie prostu ludzkie, nie do pomyślenia. Znaczy to jest absolutnie wredne i choćby z tego powodu, z całego serca kibicuję ministrowi Bodnarowi, żeby tak. zrobił z prokuratorą po, po, porządek, bo to po prostu się w głowie nie mieści, że można się tak zachowywać. Lisek nam tutaj dopisuje, że on tak tylko zwraca uwagę, żeby to wszystko nam nie spowszedniało, będą robić cały czas aferę za aferą, to już nie będzie robić wrażenia. Chyba lepiej puścić skondensowane bomby. No dzisiaj dostaliśmy skondensowane dzisiaj bomby. Takie tak był... ze dwie atomówki poszły. Pamiętny, 17 stycznia. Tak. Naprawdę, w zapamiętają chyba na długo. Myślę, że tak. Natomiast poprzednie to pytanie: kiedy zostanie rozdzielone państwo z kościołem? No i tu chyba mamy trochę problem. Mm. Tak, <noise> mamy, mamy problem, ale by, wydaje mi się, że on się wiąże z tym, że to wymaga paru, paru na pewno rozwiązań ustawowych. I dopóki. Pan prezydent Duda będzie urzędował na krakowskim przedmieściu, to, to, no to można sobie oczywiście jakąś taką ustawę próbnie do niego wystrzelić, a on ją zawetuje. Można ją sobie przygotować i czekać po prostu na lepszy moment? E, bo no też, też podejrzewam, że wymaga takiego um, uzgodnienia, taki protokół uzgodnień między koalicjantami, co uznajemy za rozdział Kościoła od państwa, bo um, oczywiście żądań. Takich odlewa bardzo radykalnych do, do tej prawej bardziej strony, gdzie jest trzecia droga i PSL. Gdzieś trzeba znaleźć ten, ten środek, ale wydaje mi się, że nawet, nawet Szymon, Hołownia i PSL nie, nie są aż tak bardzo. Znaczy, że jakiś, jakaś forma rozdziału tego kościoła od państwa być musi, bo to już każdy widzi, że. Ee, że biskupi w tym Sojuszu po prostu związali się tak mocno z poprzednią władzą, że no, mają też pewnie syndrom odstawienia. Ja myślę, że oni toną razem z ee, No ale to trudno, no, na własne życzenie. Nikt no tak. nie kazał się tak bardzo mocno wiązać. Y Wydaje mi się, że na taki prawdziwy, to, to będą pewnie jakieś tam, no, no nie wiem, no, minister Nowacka próbuje coś z tymi lekcjami religii zrobić tak. i przekonywać biskupów, że, 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 że nigdzie jedna... nie jest w konkuracie napisane, że to muszą być dwie godziny nie jest, lekcji bo nie religii, nie jest. Nie, bo nie jest napisane, że musi być na przykład, że to musi być płacone przez państwo. Tak, ani w że konkurecie. musi być w szkole, tak. Podejrzewam, że, że to jest po prostu tylko stwierdzone, że państwo musi jakoś tam zorganizować, pomóc zorganizować, a szczegóły no, to już są, to jest uzus. I takie coraz większe tam wciskanie się i, i, i korzystanie z przychylności różnych rządów. Więc to się będzie pewnie toczyć jakimiś takimi punktowo w różnych miejscach, ale podejrzewam, że po wyborach w 2025 roku prezydenckich, które no nie wiem, no chyba że coś się wydarzy niespodziewanego, o czym, o czym nie wiemy, ale, ale no któryś z kandydatów tej już w tej chwili rządzącej koalicji powinien nie wygrać. No. No pewnie tak. No tak to jak nią w tej chwili obstawiać, no to będzie pojedynek Trzaskowski-Hołownia. No to... Też tak myślę. Chociaż powiem by, Ci, że doktor, by, przepraszam, profesor Migalski ma koncepcję, że to Tusk jednak występ, wystartuje na prezydenta. Nie wiem skąd mu się ta koncepcja wzięła, no Może ale taką ma. Ja, ja się nie, jakoś, nie upieram. Nie, to pewnie też zależy od, od tego, jakie będą sondaże. I jak bardzo będzie Tusk zmęczony. Też jak bardzo będzie zmęczony, wy... albo jak bardzo tym, co będzie robił przez ten najbliższy rok sobie, albo zaskarbi wdzięczność tak. u yy, elektoratu, okay. albo wręcz przeciwnie, jak się rzeczywiście ludzie znużą. A jest, nie, Rzeczywiście on nie jest w takiej no, prostej sytuacji, że jak powiedział, że będzie aborcja, to ta aborcja będzie, no bo ma właśnie mm -hmm. trzecią drogę, która upiera się, żeby robić yy, referendum. No to na razie to, co można zrobić, no to ta yy, pigułka dzień po yy, yy, zostanie tak, tak. ta bez wprowadzona do aptek. Nie że, że, że ileś problemu. takich rzeczy... Yy, że cały czas, znaczy, umówmy się, ten rząd działa dopiero od miesiąca. No to też raz. I cały czas trzeba sobie to przypominać, że, że to jest dopiero miesiąc, Aha. w trakcie to, którego miesiąca był święta i nowy rok, jeszcze też pamiętajmy. też prawda. E, więc naprawdę, no to tak realnie tego rządzenia to nie było tak dużo. A... No chociaż pamiętaj, że tym razem rząd nie miał wakacji, że tak powiem, świątecznych i przyniesionych. nie, przed nie, nie. No, to wiadomo, że, że wszyscy pracowali. I pracują nadal, bo przecież jeszcze i budżet trzeba złożyć no w odpowiednim tak, tak. terminie, Oczywiście. takim tym najbardziej e, odpowiadającym możliwym zapędom prezydenta, żeby, nie żeby uznać, że nie dostał budżetu. Chociaż e, teoretycznie, gdyby liczyć uczciwie, to jeszcze trzy miesiące są, ale no, wszyscy wolą no, ale, muchać na tak. zimne, bo wiadomo, prezydent e, może postąpić tak jak sprawę łaski, że Właśnie. coś mu się będzie wydawało i znajdzie na to... Swoją interpretację. No, swoją tak. interpretację pani paprocka przecież spokojnie to uzasadni, <noise> tak jak wszystko inne. Więc do, 20, do, do, do końca stycznia muszą, muszą złożyć projekt budżetu, i tu rzeczywiście czas goni, ale no, widać, że, że, że jeżeli nie będzie obstrukcji, a widać już, że no na razie przynajmniej odpukać nie ma aż takiej obstrukcji ze strony PiSu, to, to powinni się wyrobić z tym, i wtedy no, wszystkie te teorie spiskowe, które mówiły o tym, że że prezydent może to odesłać do Trybunału Konstytucyjnego, no to okej, no to, okay, nie, to niech sobie odsyła, nie ale w Konstytucji jest napisane, że po prostu musi dostać Dada do podpisu. złożenia, tak, i to nie musi być A co on sobie potem z tym robi, to, to już Może ogóle, sobie tak. powiesić na ścianie, oprawić bramki, może sobie zrobić dużą książkę. Nawet jak nie podpisze, znaczy nie no, podpisać tak. musi, coś, coś podpisać musi, musi zrobić, musi, tak. może odesłać do Trybunału, Trybunał na, na zawołanie zarządu, oczywiście zrobi to, co... Ale to już nie ma żadnego prezes, znaczenia, bo to już nie ma... Bo to nie może działać. Na prowizorium, a złożył w terminie budżet, więc w ogóle zapomnijmy o tej fantastycznej, fantastycznej opowieści. To jest ta, ta, ta teoria z gatunku tych, że jak nie ma Wąsika i Kamiskiego, tak, to co im tak, jest tak, nieważne? Tak tak. tak, 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 tak. To jest dokładnie z tego cyklu. Agnes przysłała nam super naklejkę, także bardzo dziękujemy. Ja tu się zaraz spróbuję z tego wydostać, bo to no, zaskakuje. O, i pan Krzysztof też nam przysłał. Super naklejkę i zadaję pytania, nie znudzą, to jest komentarz. Nie znudzą się afery, jeżeli będą rozliczenia i będą ci ludzie karani przez sądy. To prawda, a myślę, że afer było tyle za czasów panów spisu, że no na długie lata mogą te procesy się rozłożyć i to, o, to zatrzymywanie, i, no i jak mówię, no ta kartonia <grymne> jest. Może <wyjmowana>. się powiększać. <grymne> No może na przykład y, cały czas jest nie, nie, nierozliczona y, historia z y, aferą w KNF przecież. Tak, tak, nie jest rozliczona. Przecież wszyscy no i KNF, o tym. ale też nie zapominaj, że KNF jest jedną z tych y, instytucji, którą sobie PiS tam zabetonował. No, jak sobie zabetonował mm. takie prokuraturę, to się może okazać okazać, że za chwilę nie będzie problemu. No ale. Tak, a poza tym być może. Pan Strzemski uzna, że lepiej się nie kopać z rządem. Na przykład. Tym bardziej, że znaczy, no, tak naprawdę zależy od tego, jak się dalej będzie sytuacja tak. rozwijała. Jeżeli PIS rzeczywiście będzie taki, no jak taka myśnięta mucha trochę, tak? to... Tym bardziej, że wiesz, że no, przecież yy, można sobie wyobrazić, że za rok, yy, jak już będzie prezydent, który będzie skłonny bardziej podpisywać, to przecież taki KNF można połączyć z jakąś inną instytucją i. I koniec. I A tak będzie 5 lat kadencji, więc to trzeba sobie zważyć wszystko. Tak, tak, bo no to trzeba pokombinować, I czy dopłaca się współpracować czy nie. No co prawda już no za setki setki, czyli to co się w telewizji wypowiada, nie będą płacić, no ale. Ja, ja muszę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo naprawdę aż mnie dzisiaj nosiło, ponieważ um, jedną z tych wybitnych um, komentatorek była pani Derewienko, która najpierw nas poinformowała, no ale przecież no przecież to była jej praca, to że ona miała nie brać pieniędzy, co już mnie lekko zścierało. Ale się, wcześniej się że nie brała pieniędzy. No. A potem mówi, jak ktoś jej wytknął, że no przecież te fałenie czy gdzieś tam nie płacą. No tak. No to, to no. ich problem. No to, to ich problem, ale wiesz co ona <laughs> powiedziała? No że tyle hejtu się na nią wylało, że ona chyba przestanie się zajmować polityką. Ja umarłam ze śmiechu, bo nigdy przed telewizją publiczną i nie słyszałam o pani Derewienko i o tym, że się zajmuje polityką, i myślę, że już nigdy więcej nie usłyszę. Raczej nie spodziewam się kolejek po jej komentarze. Także no może być, może rzeczywiście, może polityka się nie będzie zajmować panią Derewienko teraz. Tak, ja myślę, że... Naprawdę znajcie ludzie troszkę, znaczy znaj proporcje mocią bo to są granice śmieszności. Znaczy można, naprawdę można coś z siebie robić idiotę do granic możliwości, nikt nam tego nie zabroni. No, ale. Ale, ale za bezdurno, to, zostaje, no, to trochę bez sensu. No, to zostaje na całe życie. Tak, to życie. pieniądze no. za to dostaruję. No, dokładnie. A potem wiecie, za 10 lat przyjdziecie, bo może będziecie chcieli gdzieś zarabiać, kiedyś popatrzy na. Z... A, to ten kretyn, co się wygłupiał 10 lat temu. Nie, dziękujemy panu. To nie będzie tej roboty. Sorry, znajdziemy kogoś mądrzejszego. No. no, nie róbcie sobie krzywdy, bo po co? Znaczy, nie, żebym was kochała i w związku z tym bardzo od was bała, no, ale, ale naprawdę, no są, są granice, których przekraczać nie wolno, jak powiedział kiedyś klasa. Chociaż tego klasyka akurat nie powinno się chyba, <noise> yy, chyba cytować. Słuchaj Darek, coś jeszcze mamy do powiedzenia? Mm, wiesz co? Wydaje mi się, że... Co, mówiliśmy wszystko na bieżąco. Chyba z, z dzisiejszego tylko dnia. No, no oczywiście, Wczorajszego ja wieczoru, dzisiejszy. powiedzmy uczciwie. Tak, tak, tak. To, to, to chyba wszystko. Yy, strasznie jestem ciekaw, jak będzie wyglądał dzień jutrzejszy. Ja też, ja też, bo jutro będzie głosowanie budżetu. Yy, no to myślę, że... No, nie, nie spodziewam Dobra. się, żeby tam. No, Dobra. chyba, że PiS padnie na jakiś genialny pomysł, że, że będą klaskać Jakoś... w pół godziny, a nie 15 minut. <noise> jest, to jest naprawdę. Znaczy, czytałam taki tekst, on się chyba w onecie. Tak, Andrzej Gajcy napisał w onecie, że. No, bo w poniedziałek była taka narada. Pilna narada w PiSie. Tak, będą, tak, tak, będą tutaj tak. A tak, ta narada kryzysowa, będą planowali, co robić dalej. No i później się okazało, że właściwie nie mają co zrobić dalej, bo a jeszcze tytuł Albo wcześniejsze wybory, albo strajk generalny. Mówię, dobra, ciekawe, jak sobie te wcześniejsze wybory zrobicie. No i okazało, się, kurczę, no nie możemy zrobić. By, albo jak, jak zmusicie ludzi do strajku bo I tak strajkować. Więc ty chyba też nie wyjdzie. to teraz będzie tak na bieżąco będą tu i teraz reagowali. No i super. No, no to także czekamy na te. Widać, że. Yy, zresztą to jest bardzo ciekawe, że oni bardzo gładko przejęli właściwie wszystkie narzędzia yy, poprzedniej opozycji. Mm. A nawet takie, których opozycja, nawet ona nawet nie wykorzystywała ta poprzednia opozycja, ale jej wmawiano, że wykorzystuje. To oni te właśnie tak. narzędzia wykorzystują. Nie, no wszystko jest ulica, zagranica, zagranica znaczy to, 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 i obrona konstytucji, Obro, a, i w ogóle demokracji, praworządność, wszystko. praworządność, tak, tak, no, wolność słowa. I wszystko to by miało być może sens, gdyby to, gdyby oni, gdyby to się nie działo dosłownie przed chwilą i nie wszyscy mają pamięć rybki akwariowej, a poza tym, gdyby za, tym, za, za tymi ośmioma ostatnimi latami poszła jakaś refleksja, skrucha, już nawet nie mówię jakiś żal za grzechy, tak. ale jakaś odrobina takiego przemyślenia, że może coś zrobiliśmy nie do końca tak. Chociaż tak, tak. Tyle. tak. To, to znaczy jest kilka takich bardzo ładnych wpadek, że tak powiem. To znaczy Dzisiaj Elżbieta Witek wyszła na mównicę. Ona też ma jakąś swoją jedną narrację i rzuciła coś takiego. Powiedziała. Opozycja mając na myśli rządzących i rządzący mając na myśli obecną opozycję, więc ona w ogóle nie wyszła no jeszcze tak, z tego, jeszcze się z nie tego trybu. Kompletnie nie zauważyła, że przegrali wybory i, i że nie rządzą. Mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński też tego nie zauważył. I wielu posłów PiS też tego nie zauważył. Chociaż Jarosław Kaczyński zauważył w jednym względzie, rozmawia z dziennikarzami. Bo jako, tak rządzący, tak, jako rządzący nie rozmawiał, a teraz dziennikarze mogą się przydać, więc z nimi rozmawia. Ja to bym troszkę, że tak powiem, ograniczyła te wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego na miejscu moich kolegów, no ale to inna historia. A czy tym bardziej, że właśnie nic, nic nie powiedziałem. No wynika? właśnie, nie ma nic do powiedzenia. No, to takie tylko lecenie, żeby coś wyblablał, bo żeby było na drugą nóżkę, to kompletnie nie ma sensu. Znaczy, to, tak. to się działo 8 lat temu. Mhm to jest kompletnie idiotyczne. I to, że pan prezes uważa, że Unia Europejska jest zła i w zasadzie powinniśmy być tutaj autarchią Równie dobrze można omówić to, co prezes chce powiedzieć nie trzeba latać do niego po Nawet to przemówienie na tym marszu to było kompletnie zmarnowane. Znaczy ono było wyjęte z kampanii wyborczej cały tak. Tak i wszyscy ci ludzie, mam wrażenie, że sporo osób, które tam przyjechało mogło się poczuć zawiedzionych, że w zasadzie nie ma tam żadnej no, no, nowej nie, myśli. Nie, no ale zresztą no, widziałeś te twarze takie stojące, smętne. I ta Elżbieta Witek, która trzymała przed prezesem mikrofon. Swoją drogą, no, no, dlaczego prezes nie może mikrofonu sobie trzymać? Tylko musi mieć jakieś padawana. I ta Witek, która prawie się chyba chciała rozpłakać, że ona trzyma ten mikrofon, łapka jej marznie, czapeczki nie założyła, tak. I tak stoi z takim z tym mikrofonem. No a coś. i kaptura nie założysz, bo jeszcze być. No kaptura nie założysz, bo nie wolno. E, więc ona cierpiąca, oni wszyscy też, a on ten powtarza to samo. No ale mają właśnie taki, e, dzisiaj któryś też z tych, e, a no, e, Szymon Szymkowski, welsenk który do reportera, e, reportera TVN24 powiedział o panu napisałem na X, że jest pan e, kanalią i ja to podtrzymuję. Tak, to było nieprawdopodobne, bo chodziło o komentarz do Piotra W. Tak, do Piotra W. Czyli tak. byłego kolegi z resortu. Tak. No i. Pff. Facet był, znaczy mówię o panu Szynkowskim w Elsenku, był przez dwa tygodnie, ale był jednak Ministry. ministrem spraw zagranicznych, tak. więc jednak jakaś dyplomacja. A on po prostu wypala, że. Pan jest kanalią, Pan jest no to gratuluję. I, i, I dużo jest takich właśnie wypowiedzi. Że składam pan, to na karb zaskoczenia, że, że ktoś jednak no może, się wziął za ale tego, wiesz, ale wo. też tam są, to nie tylko on. No, pan zadaje źle pytanie, to pytanie jest źle skonstruowane, znowu są cały czas ataki na, na TVN, więc takie jest, no, no nie. Nauczyli się mhm. jeszcze, że, że trochę pokory. Nie, bo ludzie nie, ma, nie ma tam jeszcze refleksji. Tego, nie ma refleksji, nie to znaczy oni chyba jeszcze żyją w przekonaniu, takie mam wrażenie, że e, uda się na tyle rozbujać tę łódkę, że ludzie będą zniechęceni, że uznają, że rząd Tuska sobie nie radzi. E, I zapragną nowych wyborów, a zwłaszcza w tych nowych wyborach, zapragną zwycięstwa pisu, takiego, które da im e, możliwość stworzenia rządu. No. Sądząc po sondażach i sądząc po tym, jak rząd Tuska idzie rzeczywiście na ostro i bez wahania w różne rzeczy, to chyba ta strategia nie musi być zwycięska w obecnej tak sytuacji. Czak przysłał nam też super naklejkę i prosi nas, żebyśmy poświęcili jakiś program beneficjentom rzeczywistym. Telewizja Republika to chyba jedyne medium w Polsce, za którym bezpośrednio stoi polityk kaczyński. No on tak stoi przez pośredników właściwie, tak? Bo no, ale de, de, facto, be, to ale jest, de tak, facto to jest srebrna, tak, no, czyli, czyli PiS. No. Bo są też takie, no mówmy się za tymi telewizjami karnowskich, to się w Polsce chyba nazywa. Tak. No też stoi PiS tak naprawdę. No, znaczy no, oni się sto... z się nie związali. Stoi tak naprawdę senator Bierecki, No właśnie, Czyli PiS, czyli też politycy. Czyli, czyli też politycy. No, Może postaramy się, znaczy ja poczekam jeszcze, no, aż się chyba wyrzucą jeszcze wszystkie te informacje dotyczące właśnie tych pieniędzy, które odpływały z naszych kieszeni, do kieszeni mhm. pisowskich, i wtedy rzeczywiście można było taki program zrobić. A tak to będziemy Państwu no, po, 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 po trochu rzucali tych informacji na bieżąco, jak one się będą, będą działy. Dobrze, to ja się chyba z Państwem będę żegnać, Darko. Co? Żegnamy się? A, żegnamy się, bo już jest po O rany. No to tyle tak, się działo, więc wiesz, tak, nie czas, było siły, żebyśmy się zgryzły. Czas odpocząć przed następnym dniem, bo yy, tak. Ty, masz... ostatnio wszystko wskazuje na to, że, <laughs> że każdy jest ten... ciekawszy. Tak. Dzień ciężki. Jutro zdaje się, że to Tomek Sekielski będzie z Państwem, także, także zapraszam. Jeszcze nie widziałam gościa, ale przyznam się też, że nie zaglądałam do naszego grafiku. Bardzo dziękuję. Darek dziękuję. Ci... Tak, z Newsweek Polska był naszym gościem. Dziękuję Dobranoc. Julii Sekielskiej, która zadawała pytania w Państwa imieniu i zrealizowała program. Ja się nazywam Beata Grabarczyk i życzę, żeby żebyś się Państwu jakieś lepsze i przyjemniejsze rzeczy niż te o których Dzisiaj niż te pięć, stów. Mówię, niż te pięć stów właśnie za setkę. To pięćsetka jest właściwie. No, sobie Dobra, Dobranoc. Ten program. Oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-sekielski. Zostań naszym patronem.